Dawid i Szymon Rybaccy to bliźniacy, którzy tworzą muzykę od 2021 roku. Mają na swoim koncie już 3 teledyski. Najnowszy z nich w 2 tygodnie zdobył prawie 3000 wyświetleń. Najlepszy plan to piosenka, która opowiada o sile determinacji, którą każdy z nas w sobie ma. Można ją też porównać jakby sensem troszeczkę do lepszych dni, bo też jest motywacyjna. Też chcemy jednak, żeby słuchacz czuł się zmotywowany słuchając tej piosenki. Pomysł tak naprawdę zrodził się już dawno temu. Chcieliśmy zrobić coś takiego, czego w Polsce jeszcze nie było, coś naprawdę oryginalnego. Coś mam jest tych ludzi, co chcą mówić mi, jak mam żyć. A oryginalne w tym teledysku jest to, że chłopaki pokazują słowa piosenki w języku migowym dla osób niesłyszących i słabosłyszących. Do tego przygotowały ich tłumaczki Ewa Tomczyk i Katarzyna Kożuchowska. Na pewno coś nowego. Tak naprawdę do tej pory było to dla nas największe wyzwanie, bo byliśmy w stałym kontakcie z panią profesjonalną tłumacz, która na co dzień obcuje z tym językiem, tłumaczy. Dużo rzeczy weryfikowaliśmy, ona nam dużo podpowiadała. No i naprawdę nie było to proste wyzwanie, właśnie śmiem twierdzić, że najtrudniejsze do tej pory, ale tak jak dostaliśmy wiele odpowiedzi od osób właśnie słabosłyszących i niesłyszących, że faktycznie dużo im to daje, to dla nas jest to naprawdę cenna informacja. Bardzo ciekawe, na pewno coś nowego, coś wyjątkowego. Nie mieliśmy nigdy styczności z językiem migowym, tak naprawdę gdzieś to się widziało u kogoś na koncertach, gdzieś w telewizji, ale samemu, żeby gdzieś coś spróbować, coś pokazać, przekazać, nie mieliśmy takiej okazji. Myślę, że udało nam się to fajnie pokazać, przekazać i wyszło z tego coś wyjątkowego. Nieważne gdzie, nieważne jak. Autorem teledysku jest Mateusz Kwiatkowski, producentem piosenki Mike Johnson. W klipie zobaczymy także tancerzy ze studia tańca Hoot Mood. Jednak na tym teledysku pomysły Twins Brothers się nie kończą. Plany muzyczne szykujemy na wrzesień, październik, kolejny singiel. Przygotowujemy się też pomału do wydania jakiejś epki. Jesteśmy w trakcie realizacji i realizacji pomysłów na single, na piosenki. Dawida i Szymona można spotkać niemal codziennie w Mielnie, warto więc śledzić ich media społecznościowe. Tam pojawiają się najświeższe informacje i ich kolejne inicjatywy.